To jest mój alfabet, a ja jestem reżyserem filmowym, nazywam się Krzysztof Zanussi. Andrzej Pągowski. Kiedy myślę o polskiej szkole plakatu, która no, towarzyszyła kinu niepokoju moralnego, więc była tak zrośnięta z naszą kinematografią, no ale też polska szkoła plakatu dotyczyła także wspaniałego plakatu teatralnego. A również czasem plakatów, nawet propagandowych, które bywało, że były robione z talentem. No, było to, był to pewien fenomen, bo w innych krajach plakat miał właściwie wyłącznie charakter komercyjny miał sprzedawać jakiś produkt. A w tej socjalistycznej wizji, która w, tej, w tym wypadku była całkiem awangardowa i, i, i chyba bardzo pozytywna, to było tak, że Plakat miał przyozdobić miasto na czas premiery danego utworu. I to był ten nasz przywilej, że mogliśmy naszym dziełem zaabsorbować ludzi, przechodniów, zaabsorbować ich, zaabsorbować ich wizualnie. I tak to się wtedy myślało. Nikt nie myślał o tym, żeby plakat sprzedał film. Natomiast chodziło o to, żeby plakat ten film scharakteryzował i wśród wielu grafików, ludzi bardzo wykształconych, inteligentnych myślących, właśnie pra, taka, plakat czasami był na pograniczu rebusu, to znaczy wkładał w treści, które uzupełniały film, komentowały go, mówiły o tym, co w nim jest najistotniejsze, albo sugerowały pewną właśnie tajemnicę, wskazywały na jakąś ukrytą intrygę. Faktem jest, że te plakaty rzeczywiście były takie, że to nie tylko cieszyły oko, ale cieszyły też rozum. I z kolegów, którzy tworzyli te plakaty, już nie mówię o klasykach takich jak świeży, ale myślę potem o Franku starowiejskim, który robił dla mnie kilka plakatów świetnych jak zawsze, czy Freudenreich, czy no liczni inni koledzy. No, a już świeżego uczniem był Pongolski, w późniejszych latach, jak ten plakat nasz ogólnie zbladł trochę. To został taką jedyną gwiazdą, którą wszyscy rozpoznają. On jest postacią towarzyską, jest celebrytą, ale jest również autorem tych plakatów wysokiej klasy, które zawsze mają jakąś myśl, jakąś metaforę, komentują film, odnoszą się do niego. Pamiętam jego dla mnie zrobione plakaty z mojego bardzo skromnego filmu, który się nazywał Stan Posiadania. Tam bodajże dwa różne plakaty on narysował, i oba były bardzo interesujące. Miałem jego wspaniały plakat do Eteru, i teraz bardzo mnie cieszy plakat do Liczby Doskonałej. Za każdym razem to jest jakiś komentarz, czy jakaś zachęta, która naprowadza widza na to, o czym ten film będzie. No i w tym to jest bardzo niezwykłe, bo takich plakatów na świecie mało kto robi, mało kto robi. Filmy, w których mało kto robi plakaty, gdzie trzeba włożyć jakiś wysiłek intelektualny, żeby go dopiero docenić. No i chyba Pongowski jest tego dzisiaj sztandarowym reprezentantem.